jest szymborska osobistość, jest szymborska osoba, do której jeszcze wrócę, ale jeszcze jedna jest, że tak powiem, twarz Wisławy Szymborskiej, o której trzeba powiedzieć. Mianowicie kiedyś jechaliśmy wspólnie nawet taksówką w Krakowie i taksówkarz, pan taksówkarz ją rozpoznał, wyregulował lusterko i powiedział, to dla mnie zaszczyt wieść taką osobliwość. I ten oto uroczy lapsus wydał mi się bardzo adekwatny wobec tego, co reprezentował. Rzeczywiście była ona osobliwym, osobliwym reprezentantem naszego gatunku. Może byłem, ponieważ myśmy zorganizowali, jako my, Fundacja Wisławy Szymborskiej, pierwszą rocznicę śmierci Szymborskiej, zorganizowaliśmy wystawę tych 25 takich naszych, powiedzmy, zebranych wśród jej znajomych, związanych z fundacją, wyklejanych. I ta wystawa zaczęła sobie jeździć nieomal po całym świecie. Na przykład była w Madrycie, gdzie jest taka Casa del Lector, to się nazywa, czyli taki dom literatury, muzeum literatury, można powiedzieć. I akurat wystawa tych kolaży zbiegła się z wielką wystawą surrealistów Muzeum Thyssen-Bornemisza. Dziennikarze, prasa madrycka pisała, że no tutaj mamy owszem wielką wystawę surrealistów, ale warto też zajrzeć do Casa del Lector, bo taka polska mało znana surrealistka tam wystawia swoje prace. Także można powiedzieć, że odkryliśmy też i nowy sposób pokazywania Szymborskiej, bo to oczywiście jest za każdym razem pretekst do tego, żeby mówić o jej pojęciu. Szymborska powiedziała to, bo siedziała obok króla Szwecji. Jak Państwo będą siedzieć obok króla Szwecji, to proszę już tego dowcipu mu nie opowiadać, bo on już go zna. Natomiast on jest podobno taki dosyć mrukliwy i w ogóle on też nie przepada specjalnie za tą swoją rolą. Tyle, że on ją musi wykonywać cały czas. I no właśnie. I tutaj raczej siedział i tak. Szymborska bardzo nie lubiła, jak ktoś tak siedzi przy stole i nic nie mówi, więc powiedziała mu dowcip następujący o Szkocie. O tym, jak jakiś tam mężczyzna i właśnie Szkot, rzeczony bohater tego dowcipu, jadą pociągiem gdzieś tam. I ten rozmawiają, gdzie pan jedzie, a tutaj, a ten drugi pyta Szkota, gdzie pan jedzie, a mówi, no ja jadę w podróż poślubną. Na co ten go pyta, no dobrze, a żona? A on mówi, nie, ożeniłem się z wdową, ona już była.